Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, 11 lipca 2023 roku, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na narodzie polskim i na obywatelach innych narodowości II Rzeczypospolitej. 80 lat temu, w niedzielę 11 lipca 1943 roku, na Wołyniu rozpoczęła się masowa, celowa, skoordynowana i dobrze zaplanowana akcja ludobójstwa. Ludobójstwa przeciwko narodowi polskiemu, która była przeprowadzona przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i jej zbrojne ramię, ukraińską powstańczą armię. W wyniku ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zginęło co najmniej 100 tysięcy Polaków. Dziś przypada 80. rocznica krwawej niedzieli. Wtedy to ukraińska powstańcza armia rozpoczęła skoordynowany atak na polskich mieszkańców Wołynia, który zresztą był kontynuowany. Szanowni Państwo, w tym kontekście warto warto przeanalizować słowa na temat ludobójstwa wołyńskiego wygłoszone przez głowę naszego państwa przez prezydenta Andrzeja Dudę. Niedawno prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przebywał w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. W trakcie tamtej wizyty prezydent Polski w ogóle nie zabrał głosu w sprawie zbliżającej się 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu. To Ta postawa prezydenta Polski ściągnęła na siebie głosy krytyki m.in. ze strony Księdza Tadeusza Isakowicza Zalewskiego, który od wielu, wielu lat zajmuje się upamiętnianiem ludobójstwa Polaków na Wołyniu. I to spotkało się z bardzo taką, można powiedzieć, nerwową ripostą prezydenta Dudy, który powiedział: Cytuję, Ja bym mimo wszystko wolał, żeby ksiądz Isakowicz Zalewski zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz. Wolałbym, żeby nie zajmował się polityką, tylko tym, czym powinien zajmować się ksiądz. My prowadzimy spokojną politykę, a nie politykę biegania z widłami, politykę spokojnego szukania porozumienia w sprawach trudnych historycznie, które liczą sobie wiele dziesięcioleci, są bardzo skomplikowane, niezwykle bolesne dla istotnej grupy naszych rodaków. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, mamy tutaj do czynienia z zupełnym pomyleniem. Pojęć. Ksiądz Isakowicz Zaleski od wielu, wielu lat domaga się godnego Pochówku ofiar ludobójstwa na Wołyniu domaga się ekshumacji i właśnie godnego pochówku uczczenia pamięci ofiar tego bestialstwa, które rozegrało się w okresie II wojny światowej, a którego winowajcami byli ukraińscy nacjonaliści. I warto o tym pamiętać. Zresztą pamiętamy także słowa, słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił w stronę księdza Isakowicza Zaleskiego, aby ten, cytuję, Ważył słowa. I tutaj warto także przywołać ten obraz, kiedy prezydent Andrzej Duda składał w szczerym polu wieniec. To bardzo mocno kontrastowało z formą chociażby upamiętnienia zbrodni katyńskiej w Rosji, gdzie znajduje się mauzoleum, gdzie znajduje się pomnik, gdzie, no, gdzie strona rosyjska przeprosiła za zbrodnię, przekazała akta stronie polskiej. Natomiast jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to mamy tutaj do czynienia no właściwie z próbą relatywizacji, z próbą rozmywania. Rozmywania win. No i niestety także 9 lipca bieżącego roku, podczas swojej wizyty na Ukrainie, prezydent Andrzej Duda, podczas spotkania w Łódzku z prezydentem Wołodymyrem Zełęskim, również nie odniósł, się, nie odniósł się w sposób taki bezpośredni do kwestii. Do kwestii ludobójstwa na Wołyniu. Co więcej, bardzo mocno podgrzał emocje swoim wpisem, swoim wpisem na Twitterze, i tutaj zacytuję ten wpis. To jest cytat. Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy. Razem jesteśmy silniejsi. No, szanowni Państwo, tutaj warto zauważyć, że. Mm, że tak naprawdę no, Wołyń nikogo nie zabił. Na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, Polaków, ale także inne narodowości, innych obywateli a II Rzeczypospolitej, chociażby Żydów, Ormian, a także samych Ukraińców mordowali ludobójcy, nacjonaliści z organizacji ukraińskich nacjonalistów, z Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ci ludzie, którzy dzisiaj mają swoje pomniki na Ukrainie, a ich ofiary nie mają nawet grobów, i niestety tutaj, tutaj prezydent Andrzej Duda, w mojej ocenie, nie stanął na wysokości. Zadania. Nie upomniał się o pamięć, o ekshumację, o godny pochówek ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Tutaj można sparafrazować słowa niektórych publicystów czy komentatorów, którzy próbują mówić, że właśnie to nie jest dobry czas, że może dopiero po wojnie, ale przecież wtedy będzie mowa o odbudowie, o budowie innych relacji. No nie, szanowni państwo, na mówienie o Prawdzie na mówienie o, o tym, co jest istotą polskiej racji stanu, jest zawsze, dobry, jest zawsze dobry czas. No i niestety, niestety w mojej ocenie, także te słowa, które dzisiaj padły 11 lipca na szczycie NATO w Wilnie, dwudniowym szczycie z ust pana prezydenta Andrzeja Dudy, no nie świadczą najlepiej o wyczuciu tego, co, co jest dzisiaj istotne, co jest w mojej ocenie polską racją stanu. Pan prezydent Andrzej Duda powiedział, cytuję, Polska nie załatwia nic dla siebie, lecz dla NATO i wschodniej flanki sojuszu, a także dba o interes Ukrainy. Koniec cytatu. No, szanowni Państwo, w mojej ocenie Polska powinna przede wszystkim załatwiać interesy dla siebie, dla Polaków, dla narodu polskiego, realizować polską rację stanu, a nie w pierwszej kolejności dbać o interesy Ukrainy. W mojej ocenie takie postawienie sprawy przez Pana Prezydenta jest kompletnym, kompletnie się mi, rozmija z polską racją, z polską racją stanu. Polska powinna przede wszystkim realizować swoje interesy, a nie interesy NATO w tzw. wschodniej flanki, czy już interesy Ukrainy. No był jeden z takich polityków, rzecznik, były rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aż formalnie obecnie zawieszony, Łukasz Jasina, który w marcu ubiegłego roku mówił, że decydenci w Warszawie są sługami narodu ukraińskiego. Słowa absolutnie skandaliczne, No, ale jeżeli porównamy te słowa dzisiaj ze szczytu NATO w Wilnie, pana prezydenta Andrzeja Dudy, który mówi o tym, że Polska dzisiaj, cytuję, nie załatwia nic dla siebie, ale na przykład dba o interesy Ukrainy, no to no można zadać, zadać tak naprawdę bardzo poważne pytanie, w jaki sposób dzisiaj w ośrodku prezydenckim jest definiowana polska racja stanu. Dziękuję Państwu za uwagę.